Hej, witajcie. W tym filmie prezentacja dwóch obcinaków do kabli marki Neo. Obcinak do kabli o symbolu 01514. Narzędzie występuje w trzech długościach. 01513 to będzie 160 mm, 01514 ma 200 mm i 01515 o długości 235 mm. Analogicznie będą cięły przewody 10, 13, ten który widzicie, i najgrubsze 25 mm średnicy. Ok, przewody aluminiowe i przewody miedziane. Oczywiście narzędzie wykonane ze stali chromowo-wanadowej, rączka PCV, no i pokryta gumą, żeby to było antypoślizgowe. Dobra, szczęki wykonane są tak, że mamy dwa miejsca półokrągłe. Najbliżej zawiasu, no to będziemy cieli te grube kable, znaczy się ta szczęka będzie cała wtedy przecinała, te najgrubsze kable, ale mamy też miejsce na rozizolowywanie pojedynczych żył, bądź ewentualnie skracanie sobie pojedynczych już żył rozizolowanego przewodu, no i ta szczęka wtedy jest węższa u góry, będzie miała dostęp do ciaśniejszych miejsc. Kilka przykładowych przewodów różnych, linka 16. Cięcie linki 16 sprawne, łatwe i szybkie. 3 razy 2,5 płaski. 3 razy 1,5 okrągły. 3 razy 2,5 okrągły. 5 razy 2,5. To już jest przewód, który się zbliża nam średnicą do maksymalnej średnicy tego narzędzia, pracy tego narzędzia. 5 razy 1,5. Ale również to cięcie sprawne i łatwe. Linka 5 razy 6 i to już jest trochę więcej jak 13 mm. Natomiast to narzędzie, tutaj też żeby pokazać, będzie cięło całą szczęką. Bezproblemowo. To jest najgrubszy przewód, jaki ja dzisiaj mam. Rzut oka jeszcze na to narzędzie. Obcinak do kabli o symbolu 01516 i długości całkowitej 250 mm. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej i rączka PCV. Obcinak służy do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych o maksymalnej średnicy do 32 mm. System zapadkowy i z tyłu znajduje się blokada. Po odblokowaniu suszymy ten system. To pozwala sprawniej i łatwiej ciąć kable mniejszym narzędziem. Ok. Blokada systemu zapadkowego znajduje się z przodu narzędzia i trzeba naraz odblokować obydwa bolce, które tu widzicie. W tym momencie szczęka już jest zwolniona. Natomiast, żeby założyć przewód, wystarczy kabel wstrzelić, wtrzasnąć w nasze narzędzie. Ok, tak to wygląda w praktyce. I przystępujemy już do cięcia. Mi się łatwiej tnie, jeżeli mam tą szczękę, tą ramię ruchome od góry, ponieważ naciskam od razu całą ręką na to narzędzie. W przeciwnym razie miałbym to na dole, musiałbym ściskać po prostu dłonią. To też jest mniej wygodne. No i ok, mamy to przecięte dość sprawnie i szybko. Natomiast kabel mam, jak widzicie, w większości z PCV. Rzut oka jeszcze na to narzędzie na koniec. Z przodu i z tyłu. Blokada. Ok, na koniec jeszcze przetnę przewód 4x70. Ujęcie tak troszkę z dalsza. Blokada. Ok.
ok, troszkę siły trzeba włożyć, natomiast tak jak widzieliście, zajmuje to niewiele czasu. Ok, w tym filmie byłoby na tyle. Komentujcie śmiało, jeżeli używacie tego typu narzędzi, jeżeli używacie Neo, to również. Zapraszam do pozostałych moich filmów, zapraszam do zapoznania się z opisem. No i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!